Projekt przejmując scenę, Polifoniczny Manifest dla Przyszłości, był wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Biennale Warszawa. Chór POLIN to jest chór społeczny, który działa od 2014 roku, ale za każdym razem się redefiniuje, się przepoczwarza w zależności od tematów, jakimi się zajmujemy. Przejmując scenę, Polifoniczny Manifest dla Przyszłości pod tym enigmatycznym tytułem kryje się projekt koncertu churalnego, który był przygotowany przez Zorkę Wolny i grupę artystów z nią współpracujących oraz kilkadziesiąt osób. Osób, które przez bardzo długi czas, bo łącznie prawie 3 miesiące, a takiej bardzo poważnej, intensywnej pracy, 2 miesiące warsztatów, przygotowań, przygotowywali właśnie swój manifest. Ważnym tematem okazało się dla nas praca z pytaniami, które każdy z uczestników, czy każda z uczestniczek w sobie nosi, które zadaje współczesności, tak aby móc właśnie zaprojektować lepszą przyszłość. Chór wystąpił 5 razy w trakcie trwania Biennale. Towarzyszył różnym wydarzeniom, głównie związanym z zgromadzeniami, które odbywały się w trakcie tego wydarzenia. Myślę tutaj o Polskim Forum Społecznym, o Konwencji Rolniczek, o Transuniach, czy też o Forum Wschodnioeuropejsko-Północnoafrykańsko-Bliskowschodnich. W trakcie tych wydarzeń chór interweniował, uczestniczył, komentował, formułował trochę, czy definiował tematy, którymi zajmują się uczestnicy tych wydarzeń. Finalnym efektem był oczywiście koncert manifestu, który odbył się tutaj właśnie w siedzibie Biennale Warszawa na Marszałkowskiej. Dosyć, bym powiedział, przejmujący i mocny akcent na zakończenie całego wydarzenia, bowiem nie tylko zbierał wszystkie wątki, które pojawiły się wcześniej, ale także w dosyć taki mocny i politycznie określony sposób, jasno określony sposób mówił o zagrożeniach, czy też pokazywał, jakie środki, czy wokół jakich idei można by było zorganizować inną przyszłość, i w jaki sposób inaczej moglibyśmy sobie tę przyszłość wyobrazić, właśnie w oparciu o takie wartości jak na przykład solidarność, współpraca, czy też tolerancja, sprawiedliwość. Biennale było poświęcone w tym roku organizowaniu przyszłości, czyli alternatywom politycznym, społecznym, ekonomicznym, także kulturalnym. Wobec autorytarnych projektów politycznych, społecznych, które pojawiają się w zasadzie wszędzie na świecie, w wielu punktach świata.
Dlatego też bardzo zależało nam, żeby położyć akcent na wszystkie wydarzenia o charakterze społecznym, czy jakby samozorganizowane w jakiś sposób, tworzone poprzez grupy, kolektywy, większe grupy ludzi, które wspólnie są w stanie wypracować jakiś nowy, inny, alternatywny pomysł w różnych dziedzinach. Wielogłosowy utwór muzyczno-performatywny, tak bym chyba określił to zdarzenie, ponieważ elementy performatywne też były w nim niezwykle istotne, odwoływały się do zgromadzeń, walk, protestów, manifestacji, używały bardzo wiele z języka ulicznych zgromadzeń. Możemy ufnie patrzeć w przyszłość. Mam dobry plan, mam pewnych znajomych, wszystko jest załatwione. Musicie tylko stanąć po mojej stronie i zrobimy jedną wspólną sprawę. A wtedy zbudujemy nową, piękną, kapitalistyczną Polskę. Potrzeba tylko trochę wysiłku. Mam dla was dużo nagród, samochody, domy. O co chodzi, obywateli? O co chodzi? Dość już manifestacji. Dość. Cały proces przygotowywania przedsięwzięcia opierał się na przede wszystkim, co warto odnotować, na woli i chęci samych uczestników i uczestniczek, ponieważ przy projektach chóru społecznego, jakim jest chór POLIN, nie stawiamy żadnych wyjściowych wymagań. Jedynym wymaganiem jest dyspozycyjność i chęć wzięcia udziału, wypowiedzenia się na temat, do którego zagospodarowania zapraszamy uczestników i uczestniczki. Czy współpracuje Pani z przełożonymi? Nie planuje Pani zakładać rodziny, prawda? Czy odpowiadają Pani elastyczne godziny pracy? Warto jakoś podkreślić też unikalny charakter współpracy pomiędzy Zorką Wolny a całą grupą. Byliśmy w zasadzie szczęśliwi, że mogliśmy być współproducentem tego wydarzenia. Czy jest to nieakceptowane we własnym kraju? Kiedyś się dogadamy. Czy kiedyś się dogadamy? Jeszcze się las. Gdzie jest ludzka solidarność? Dlaczego ludzie budują? Dlaczego tak się mówisz drugiego człowieka? Czy kiedyś się dogadamy? Czy to Polska rozumiesz? Dlaczego w Polsce nie przestrzega się praw kobiet? Czy jesteś tolerancyjny? Znaczy ja nie jestem tolerancyjny. Dlaczego ja muszę też pracować po nocach? Dlaczego dzieci płaczą? Dlaczego nie szanuje się starszych? Dlaczego dzieci płaczą? Dlaczego nie szanuje się starszych? 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 Mowa nienawiści w mediach. Dlaczego podkładamy na twarzy? Dlaczego podkładamy na rasizm? Dlaczego podkładamy na nacjonalizm? Dlaczego? Dlaczego oni nas nie szanują? Dlaczego podkładamy na nacjonalizm? W XXI wieku niespokój właśnie i takie rozwarstwienie. Nie mają lekarzy pieniędzy, strajkują zamiast stać się z obywatelami. Żądamy
wynagrodzenie dla nauczycieli.